cały czas zostaniemy w tym wątku magicznym i bardzo ważnym dla człowieka, czyli wątku etnobotanicznym, który mówi o tym, jak człowiek korzysta z roślin i jak rośliny mogą pomagać człowiekowi. I to jest bardzo ważne. Ja zacznę taką małą anegdotą, też dlaczego zajmuję się paprociami. Kiedy miałam 3 lata, zostałam pod opieką mojego kuzynostwa na starym po niemiecku folwarku u babci. Babcia pojechała do sklepu i tak się moje kuzynostwo mną opiekowało, że zaginęłam w lesie. I cała rodzina szukała mnie w lesie, po czym znaleźli małą Natalkę śpiącą w paprocie. Więc tak naprawdę to chyba było takie przeznaczenie, które mówiło mi o tym, czym mam się zajmować w życiu dorosłym. Z czym nam się kojarzą paprocie? W większości kojarzą nam się z pastorałami, czyli z liśćmi, z blaszkami liściowymi, które zwinięte są w postaci takich kulek. I taki stan paproci możemy obserwować wczesną wiosną, wtedy, kiedy dopiero paprocie szykują się do rozwoju. Niezwykle urocze, często w różnych baśniach, podaniach takich brytyjskich utożsamiane są z małymi elfami, które chowają się w lesie. No i niestety kojarzymy paprocie też z kleszczami, tak? Zawsze się mówi, że nie idź tam do paproci, bo złapiesz kleszcze. Oczywiście jest to taki fake news. Tak naprawdę kleszcze są wszędzie, możemy pójść do parku w mieście, możemy usiąść na trawie. Ze względu na to, że klimat się ociepla, tych kleszczy jest coraz więcej i będzie coraz więcej i będą wszędzie. Nie tylko na paprociach. Przede wszystkim paprocie kojarzą nam się z miejscami, które są cieniste, wilgotne, mroczne. Pojawiają się w nich też mszaki, które też są roślinami zarodnikowymi i tam możemy je znaleźć. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli spojrzymy sobie na całą kulę ziemską, to paprocie, największa ich różnorodność i najpiękniejsze formy budowy są właśnie w strefie równikowej. Tam one dominują w runie. U nas też są spektakularne i bardzo ładnie komponują się w runie lasów, ale rzeczywiście strefa równikowa to jest królestwo paproci. I przede wszystkim paprocie kojarzą nam się z magią. Z magią, która związana jest z nocą kupały, bądź to sobótką, czy też nocą świętojańską. I też o tej symbolice troszeczkę powiem. Więc zabiorę Państwa w podróż taką biologiczno-etnograficzną na temat paproci. I zaczniemy od biologii, czyli taka typowa lekcja biologii z klasy 6. Zerkamy sobie pod listek paproci i co widzimy? My dokładnie widzimy kubki. Po łacinie sorus, taką ładną nazwę mają, są to kubki zarodniowe. Na wierzchu one przykryte są taką kołderką, ja zawsze mówię dzieciom, to jest zawijka. I właśnie teraz, kiedy mamy jesień, to ta zawijka w wyniku tego, że wysycha, zawija się, odkrywa i co się dzieje? Nagle pojawiają się w kubce zarodnie, a zarodnia to jest dokładnie ta część. Paproci wykształciły sobie taki system wyrzucania zarodników, że mają pierścienie, one wyglądają jak takie robaczki, one też wysychają, tracą wodę i po prostu te zarodnie przepięknie się otwierają i te zarodniki wysypują. I tak to właśnie wygląda. I co się dzieje dalej? Przepiękne zarodniki wychodzą z tych zarodni. Tutaj jest akurat obraz spod skaningowego mikroskopu elektronowego. Widać mniej więcej, są one mikrometrycznych rozmiarów, są niezwykle małe, ale mają przepiękne kształty. No i tacy na przykład botanicy siedzą pół życia naukowego i opisują kształty i budowę tych zarodników i to jest bardzo fascynujące. Więc mam też takich kolegów w zakładzie i to właśnie jedna z prac, którą też robiliśmy z taką grupą zapaleńców paproci. Ale tak naprawdę paprocie to kamienie milowe w ewolucji w ogóle roślin. I mówimy tutaj o wodzie, o tym, że tak naprawdę woda jest początkiem życia, to prawda. Około 4 miliarda lat temu pojawiły się pierwsze organizmy
jądrowe. Tutaj tego nie widać, bo byśmy musieli taką linię życia zrobić chyba, żeby chociażby w części pokazać, jaki to jest tak naprawdę powstanie roślin. To jest tak naprawdę przecinek w ewolucji roślin. A tak naprawdę 4 miliardy lat temu powstało właśnie życie. No i takim ważnym elementem powstania było właśnie sformułowanie się roślin, tak naprawdę roślin zarodnikowych. I proszę zerknąć, że tak naprawdę nasze kochane paprocie powstały około 370 milionów lat temu. I co najważniejsze, jaka jest najważniejszy wniosek z tego, że kiedy sobie spojrzymy na te paprocie, te setki milionów lat temu, to niektóre z gatunków, i dzisiaj o nim opowiem, powstały w postaci niezmienionej do dzisiaj. To znaczy, że to są niezwykłe relikty. I tak, jesteśmy w Kambrze, czyli jak tutaj byśmy byli 500 milionów lat temu, to byśmy byli pod wodą. Byłyby to proste organizmy zarodnikowe w postaci glonów. Jeszcze paproci wtedy nie było i mniej więcej w wyniku badań paleobiologicznych tak wyglądałby krajobraz Kambru. Idziemy sobie dalej. Mamy ordowik i sylur. Około 400 milionów lat temu pojawiają się coraz bardziej zorganizowane formy roślinne i też różne ciekawe zwierzęta. I jesteśmy w Dewonie. I uwaga, w Dewonie już powstają pierwsze takie organizmy zarodnikowe, które są bardziej wyspecjalizowane. Są to widłaki, które tutaj na przykład widzimy. Z tym, że teraz jak patrzymy na widłaki w lesie czy na organizmy zarodnikowe, no to mają górę 40 cm wysokości, a wtedy były wysokości wieżowców warszawskich. Tak to wyglądało, bądź jeszcze takie nawet miały po 15-20 metrów. I wreszcie jesteśmy w moim ulubionym paleookresie, czyli karbonie, czyli w okresie, gdzie dominowały paprocie, skrzypy, widłaki, też w ogromnych rozmiarach, ale wtedy tak naprawdę one zdominowały ten krajobraz i to dzisiaj obserwujemy w postaci pokładu węgla kamiennego. I czasem prowadzimy z dzieciakami zajęcia, bawimy się w małych paleobiologów i po prostu zamawiamy 10 kg węgla kamiennego i łupiemy i szukamy odcisków paproci i raz udało nam się znaleźć. Więc zachęcam Państwa, żeby sobie tak połupać, a może znajdziemy taką paproć sprzed 300 milionów lat temu i ten odcisk. I ten krajobraz paproci troszeczkę, ten karboński, przypomina tak naprawdę lasy deszczowe, które występują na równiku, gdzie tak naprawdę bardzo silnie rozwinięta była ta warstwa podszytu, ale też warstwy drzew właśnie stanowiły te ogromne widłaki. Zawsze mi się to kojarzy z takimi lasami, które są w Ameryce, w Afryce Południowo-Wschodniej, gdzie są sagowce, oczywiście też późniejszy okres, a w Runie są ogromne paprocie drzewiaste. I właśnie to są te paprocie drzewiaste, które możemy sobie zaobserwować. No u nas, jeżeli chodzi o Europę, to dopiero zaobserwujemy je na Maderze, takie paprocie drzewiaste, ale głównie one będą i głównie będą one w postaci takiej nasadzonej, ale jeżeli byśmy chcieli zobaczyć takie paprocie drzewiaste, to znowu musimy się przenieść bliżej równika. No i to jest takie moje marzenie botaniczne, żeby do tego równika dojechać. A u nas w naszym klimacie umiarkowanym, po prostu widzimy w paprocie w postaci roślin zielnych, które stworzą przepiękne kobierce i w Polsce mamy około 70 gatunków paproci. Ich dużo nie ma, bardzo się ze sobą miksują i co ciekawe, występują zarówno paprocie takich właśnie stref wilgotnych i takich miejsc zacienionych, ale też paprocie sucholubne, ale jest ich zdecydowanie mniej. I tutaj taki gatunek, który możemy bardzo dobrze kojarzyć. Czy może Państwo kojarzą, co to jest za roślinka? Proszę? Tak, to jest paprotka. To jest paprotka zwyczajna. Paprotki mamy u siebie w domu na parapecie. Mamy też gatunek, który rośnie dziko. On bardzo lubi takie suche skarpy, czy też nad morzem lubi porastać wydmy. Dawniej gatunek chroniony, teraz już można na niego patrzeć i się nie bać. I też inny ciekawy gatunek paproci to jest orlica pospolita.
potrafi mieć nawet wysokość 2 metrów, dosyć duża paproć. Taka ciekawa też etnobotanicznie, ponieważ kiedy tworzy zarodniki, są silnie karcerogenne, czyli są rakotwórcze. Stąd, kiedy rozrasta się w strefie śródziemnomorskiej, a tam właśnie zarodnikuje, są po prostu tabliczki, które pokazują zakaz wchodzenia do tych stref. A u nas tylko wytwarza części zielone bez zarodników i te zarodniki się nie pojawiają i nawet jest jadalna. Możemy jeść młode pędy wczesną wiosną. I teraz przejdziemy do najważniejszych paproci, w których właśnie znajdują się kandydaci na mityczny kwiat paproci. To jest bardzo ładna nazwa, może razem ją powtórzymy. To są nasień żałowate. Nasień żałowate. Tak. I jest to rodzina paproci, niezwykle rzadkich, chronionych i reliktowych, która występuje na całym świecie. Na całym świecie mamy 70 parę gatunków. I jest to rodzaj Botrychium. Specjalnie dałam nazwy łacińskie, bo są łatwiejsze niż polskie. Bo polska nazwa na rodzaj Botrychium to podejrzon. Podejrzon. Potem powiem, skąd ta nazwa. Mamy rodzaj Helminthostachys. To jest rodzaj, który spotkamy sobie w strefie właśnie takiej tropikalnej. I mamy rodzaj Mankiua, też który występuje w okolicach Korei Południowej. I wreszcie nasz mityczny kwiat paproci, czyli rodzaj Ophioglossum, czyli nasiężał. I tak naprawdę jest to niewielka grupa roślin, która występuje, największa jej różnorodność to w strefie umiarkowanej i czasem też znajduje się w strefie zwrotnikowej, podzwrotnikowej i wtedy tworzy przepiękne takie epifityczne formy, które zwisają z drzew. I jak zbudowany jest nasiężał, z czego się składa i jakie elementy budowy w sobie ma. Ta paproć to tak naprawdę jest jeden liść. Jest to jeden liść, który podzielony jest na dwie części. Jedna część to jest część, która odpowiedzialna jest za rozmnażanie, takie za asymilację, czyli odżywianie, czyli ta część ma za zadanie prowadzić fotosyntezę, a druga część zawiera zarodnie. I te zarodnie ułożone są parami i pękają poprzeczną szczeliną. I możemy sobie zwrócić uwagę na to, że w porównaniu do paproci, które widzimy na co dzień, czyli właśnie nerecznice, czy też paprotka, to te zarodnie nie mają tych pierścieni. I to wskazuje, to jest jedna z cech, która wskazuje na to, że są to bardzo takie mało zaawansowane i prymitywne paprocie. I proszę tak naprawdę sobie wyobrazić, że te paprocie w zapisie kopalnym nie zmieniły się 350 milionów lat. To znaczy takie same były wtedy, kiedy latały ważki nad głowami. Więc są niesamowitymi reliktami. I teraz ta paproć, sama nazwa to Ophioglossum, czyli język żmij, ponieważ właśnie część zarodniami, mówimy na to część zarodnionośna bądź sporofilowa, właśnie z postaci języka żmij. A ta część jest owalna. O symbolice powiem później. I tworzy przepiękne zarodniki. To też jest właśnie zdjęcie spod mikroskopu skaningowego, które mają cudowne kształty. Wyglądają tak naprawdę na pierwszy rzut oka jak mączka. Są bardzo drobne i malutkie. I może kojarzymy, to już klasa piąta, szkoła podstawowa, cykle życiowe organizmów i cykl życiowy paproci, że paprocie, kiedy spadnie sobie w miejsce wilgotne, właśnie teraz jesienią, czy też późniejszym latem zarodnik, to kiełkuje w gametofit. No i ten gametofit tak wygląda, nie jest spektakularny w ogóle. I może wygląda to skomplikowanie, ale zaraz sobie to omówimy, bo to jest bardzo ciekawa historia i bajeczka. Mamy sobie tutaj jednego z mitycznych kwiatów paproci. Tutaj mamy akurat podejrzona. Wygląda dosyć podejrzliwie. Ma przepiękne zarodnie. Wysypują się mniej więcej w lipcu. Te zarodniki kiełkują. Oczywiście do kiełkowania potrzebują kompana. I tym kompanem są grzyby. Te grzyby wchodzą i zarodnik kiełkuje. I powstają gametofity. I to jest jeden z najważniejszych elementów życia roślin, czyli rozmnażanie płciowe. To znaczy takie, w którym dojdzie do wymiany w ogóle, do wymiany genów. I po prostu mamy
panów i panie, ale one znajdują się na jednym gametoficie, więc są obupłciowe. I kiedy dojdzie do zapłodnienia, oczywiście to się odbywa w towarzystwie wody. Jak widać, mamy tę funkcję obrzędową zapładniającą, także u paproci. Powstanie z gametofitu piękny, młody sporofit. I tak one wzrastają. Oczywiście przyroda nie byłaby sobą, gdyby nie wprowadziła trochę komplikacji dla naukowców i trzeba było się zastanawiać, no a czemu tych gametofitów nie możemy znaleźć, co się dzieje? Ponieważ rozmnażają też się klonalnie za pomocą takich podziemnych struktur, bądź też gametofity też lubią się dzielić i nie chce im się rozmnażać płciowo. I to ma, wiadomo, różne swoje konsekwencje, ale tak w skrócie wygląda życie paproci. Jakbyśmy chcieli nakręcić taki miniserial o nich. I jakie mamy gatunki? Pierwszym takim gatunkiem, którym w ogóle się zajmowałam w ramach też pracy magisterskiej, to jest podejrząd księżycowy. I on ma takie charakterystyczne listki, które są w kształcie półksiężyców. Bardzo rzadka roślina, która rośnie na łąkach, murawach wysokogórskich, też możemy spotkać. I jest to też jeden z kandydatów na mityczny kwiat paproci. I tutaj mamy tę część z zarodniami, a tutaj mamy część służącą do odżywiania. Kolejny gatunek to jest skrajna rzadkość. Proszę sobie wyobrazić, że mamy 3 stanowiska w Polsce. No teraz znajdują jeszcze nowe, ale wcześniej tak było. To jest podejrzan rutolistny. On rośnie na pięknych właśnie wrześniowych wrzosowiskach, ale też na takich bardziej ubogich łąkach. I tutaj mamy część z zarodniami i rzeczywiście, kiedy świeci słońce i badałam te populacje na Lubelszczyźnie, to wygląda jakby się złociła. Więc może ludzie dlatego myśleli, że to jest jakaś tam magiczna roślina, która świeci. I na dole mamy blaszki liściowe, które są skórzaste i zimozielone. I kolejne maleństwa, no to je trzeba szukać tak z głową przy ziemi, z nosem przy ziemi. To jest podejrzan, polska nazwa, Maćku. Marunowy, tak chyba. Marunowy. I też niewielka paprotka i też właśnie jest w tym gronie mitycznych kwiatów paproci. Ale niezwykle ważną rośliną, która w ogóle jest jakimś ewenementem, jest podejrzan virginijski, który już prawie wygląda jak taka zwykła nasza paproć, ale nadal należy do grona podejrzanów. I w Polsce mamy tylko jedno stanowisko w Puszczy Augustowskiej. Jedyne stanowisko tej rośliny. Ale dla nas najważniejszy jest dzisiaj nasiężał pospolity, czyli Ophioglossum vulgatum, którego możemy spotkać, jeżeli Państwo by chcieli szukać, na łąkach. Szukamy go głównie na łąkach. Są to łąki takie świeże, kwietne bądź lekko wilgotne i po prostu zawsze szukamy takich listków. Nie jest on rośliną za częstą, ale tutaj na przykład w okolicy Warszawy są stanowiska i jest ich coraz więcej. I są to też nie tylko takie niskie łąki, ale też wysokie. To jest jedna z populacji, którą właśnie badałam przez okres 5 lat. Sobie spoglądałam na te nasiężały i zaglądałam im pod listek. Czasem nasiężały zdarza się, że występują też w lasach, takich w lasach wilgotnych, takich cienistych, ale to jest raczej rzadkość. Bardziej wolą łąki. I czasem znajdą sobie miejsce i w górach. Na przykład jak to jedno ze stanowisk, które znajduje się w Tatrach Zachodnich i razem z dębikiem sobie takie małe nasiężały też rosły. I teraz przejdziemy do tego wątku etnobotanicznego. To znaczy opowiemy o symbolice kwiatu paproci i jak możemy go zaobserwować w naszej kulturze. Ja jestem z takiego regionu, który nazywa się Kasztelania Ostrowska. I jest to miejsce ważne, ponieważ tam są początki państwa polskiego i sam obrzęd w ogóle sobótkowy jest bardzo ważny dla naszej lokalnej społeczności. I to jest właśnie zdjęcie jednego z jezior, jeziora Lednica, gdzie prawdopodobnie ochrzczony był Mieszko I, a na pewno kąpał się w nim Chrobry. I to jest bardzo ważne. I kiedy Kraszewski pisał starą baśń, to rozmawiał z mieszkańcami i tam usłyszał też tę legendę i też zamieścił ją w starej baśni. Więc no, pięknie to świętujemy. Już teraz Państwa też zapraszamy za rok, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Pokażę kilka fotografii. I z takiej kwerendy literaturowej, którą kiedyś w czasie COVID-u robiłam z ciekawości,
to nasiężał pojawia się w różnych opracowaniach etnograficznych i pozwolę sobie przeczytać, że to są dosłownie cytaty z tych dzieł. Roślina w przeszłości bardziej znana niż obecna, jedna z najbardziej znanych, szeroko stosowanych w tradycji polskiej paproci. I uwaga, w XV-wiecznym dziele lekarskim można znaleźć na nasiężę następujące określenie. Flos Letitiae nasia. Bardzo dosyć ciężki fragment do przeczytania, czyli kwiat radości nasiężał. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że od XV wieku ta roślina już była symboliczna i mityczna. Mamy taki jeszcze słynny zielnik stanki, polecam sobie zerknąć w Polonie, jest on zdigitalizowany i określa się go mianem nasiężę i w pierwszej połowie XVI wieku Szymon Złowicza podaje nasiężrał. Z kolei siennik notuje już postać nasiężał, a słownik łacińsko-polski Jana Mączyńskiego tłumaczy pochodzenie nazwy nasiężała jako trunek, konfekt, potrawa albo wapniejaki. To jest bardzo ciekawe, wapniejaki, dalej ten wątek pociągniemy, który w gamractwie dla miłości bywa zadawan, nasięża szalona miłość, pójdź za mną, niektórzy zową. Czyli od początku był rośliną miłośniczą, która miała sobie zjednywać kochanków. A z kolei Szymon Syreński w Zielniku pisze, że używa się go do właśnie zjednania miłości, a wygląd rośliny nasuwa podobieństwo do języka węża. I polska nazwa powstała na bazie czasownika źrzeć i źrzał. Według Rostafińskiego dawne słowa ujrzałem odpowiada obecnemu zobaczyłem. Stąd nazwę nasiężał można tłumaczyć na się źrzał, czyli na się patrzał. I tłumaczy się jako roślina miłośnicza, która sprawia, że na się źrzeć będą. Nie byłabym w stanie tego opowiedzieć, bo ponieważ te opisy są bardzo, bardzo charakterystyczne, więc postanowiłam je przytoczyć, ale rzeczywiście jest tak, że w kulturze polskiej ta roślina jest ważną rośliną miłośniczą, wręcz afrodyzjakiem. I sam właśnie wygląd nasiężała, jak sobie spojrzymy, ta część tak naprawdę ma pokazywać taką scenę kuszenia Ewy przez węża, czyli liść to jest tak naprawdę, może być symbolem mężczyzny, ta część z zarodniami, a taka owalna część ma być symbolem kobiety. I tak też jest przedstawiane w różnych innych podaniach i legendach i wiem, że też są, już nie ma pani, która śpiewała pięknie białym głosem, są też pieśni, w których pojawia się właśnie mityczny kwiat paproci. I tak naprawdę jest w tym wszystkim ziarenko prawdy, ponieważ wiele badań takich farmakologicznych z farmakognozji pokazuje, że tak naprawdę był to bardzo dobry środek antyseptyczny, bardzo dobry i też zawiera substancje, które w ogóle goją rany, więc on nie tylko był używany jako roślina miłośnicza, ale też jako roślina lecznicza i stosowany był też w innych krajach. I co ciekawe, w Chinach nasiężał, który jest suszony razem z kłączem, podarowywany z paną, ponieważ jest uznawany jako afrodyzjak i po prostu daje się panom na prezent, na urodziny, taki w postaci herbatki. I taki kolega mi właśnie, Łukasz Łuczaj, przywiózł kiedyś z jednej ze swoich wypraw taką paczuszkę zamkniętą z nasiężałem, ładnie opisaną, oczywiście nie odczytałam, napisy były po chińsku. I tak naprawdę bardzo ważna rzecz, która wiąże się z nasiężałem, to to, że wchodzimy w obrzęd nocy sobótkowej, nocy kupały i był taki zwyczaj, który opisywał Rostafiński, polecam takie dzieło Zielnik Czarodziejski z 1903 roku i tam opisuje tak cały obrzęd. Kobieta, dziewczyna udawała się na łąkę i udawała się nago, obracała się tyłem do paproci i zrywała ziele i wymawiała taki wierszyk. Nasiężale, rwę cię śmiale, pięcią palcy, szóstą dłonią, niech się chłopcy za mną gonią, po stodole, po oborze, dopomagaj, Panie Boże. Tak to wyglądało. Więc my z dziewczynami też sobie zawsze śpiewamy, staramy się właśnie śpiewać, kiedy mamy naszą noc sobótkową, ale ten zwyczaj był praktykowany głównie w środkowej, też w Wielkopolsce, w ogóle w środkowej Polsce i tak też Rostafiński go opisał.
I jak to wygląda u nas? Rzeczywiście nasza sobótka, mogę powiedzieć, jest w ogóle, mamy świetne muzeum, które nie znosi kiczu, więc nie mamy festynów, jakichś tak naprawdę kolorowych balonów i zabawek. Wszystko odbywa się zgodnie też z opisem Kolberga, więc na samym początku panie robią wianki. Oczywiście rośliny, które tam są, to w większości są to rośliny świętojańskie, które są zrywane i przygotowywane przez dłuższy czas. Zawsze mamy przepiękną inscenizację całego obrzędu, czyli obrzędu, kiedy jest spalone ognisko, następnie pary skaczą przez ogień. Następnie puszczane są wianki. Jest to niezwykle urocze, ponieważ w miejscu, gdzie był początek państwa polskiego, gdzie te tradycje słowiańskie są bardzo silne, wracamy do tego i jest to naprawdę piękne. A my jako stowarzyszenie robimy własną, niekomercyjną, malutką, nocobudkową, gdzie spotykamy się na łące, przy lesie. I tutaj widzimy właśnie Nasiężała, może go tak za bardzo nie widać, ale on jest takim naszym centrum, naszej sobótki, oświecony świecą, nie używamy w ogóle świateł, wszystko jest właśnie tak naprawdę oświetlone pochodniami. I po prostu udajemy się na stanowisko Nasiężału Pospolitego, bo on się znajduje właśnie u nas w Kasztelanie Ostrowskiej, czyli idzie taki korowód, około 50 osób na łąkę, szukamy kwiatu paproci i wszyscy się bardzo cieszą i staramy się... Ubrani. No, muszę powiedzieć, że idą mężczyźni też i dzieci. I uważamy, że to jest takie nasze święto regionalne, święto dobrych myśli i dobrego czasu wspólnego. I tak to mniej więcej... Może pani powiedzieć o tych, czy to są życzenia? A tak, mogę przeczytać. Tutaj akurat autorem chyba był ma kilka osób. I każdy, mamy też taką zasadę, że piszemy sobie różne życzenia. Jedno z nich to znasz to uczucie bycia w podróży, droga bywa celem. Patrzymy na mchy, krocionogi, pliszki, by zauważać różnorodność od dziś. I każdy tworzył jakieś sentencje i my je po prostu spisywaliśmy i każdy mógł jeszcze dołożyć swoje. Więc może kiedyś je opublikujemy, jak będzie 20 sobótka. Zobaczymy. I przede wszystkim no, też staramy się, żeby to było bardzo klimatyczne i związane właśnie z mitycznym kwiatem paproci. I chcę powiedzieć tu jedną rzecz, że ponieważ kwiat paproci, czyli nasiężał, jest symbolem szczęścia, miłości, no to tak samo w naszym zespole stowarzyszenia, to jest nasz zespół stowarzyszenia, niewielka część, od lat się spotykamy i ten kwiat paproci nas bardzo zjednoczył i wokół niego działamy, do tego stopnia, że jest on naszą marką regionu, którą wyróżniliśmy i też staramy się o ochronę tego gatunku, ponieważ jest to gatunek, który występuje na ginących łąkach wilgotnych, tych stanowisk jest coraz mniej, łąki giną, są zaorywane i jest on takim właśnie symbolem też właśnie walki o ochronę przyrody w naszym regionie. A i też ja Macieja poznałam właśnie na stanowisku Nasiężała Pospolitego, więc coś w tym musi być. Jesteśmy małżeństwem. Więc jest to też niezwykła roślina symboliczna i bardzo ważna w moim życiu. Bardzo dziękuję za uwagę.